Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa prezentują trzytomowy katalog cmentarzyska w Domasławiu, przygotowany pod redakcją profesora Bogusława Gedigi i dr Anny Józefowskiej-Domańskiej. Tom, który dziś prezentujemy jako trzytomowe właściwie wydawnictwo cmentarzyska z epoki, wczesnej epoki żelaza na terenie Domasławia w powiecie wrocławskim, rozpoczyna publikację wyników badań prowadzonych w ramach tzw. badań ratowniczych na niezwykle ważnym stanowisku w Domasławiu, gdzie dokonaliśmy odkryć sięgających właściwie wczesnych społeczeństw rolniczych, a więc gdzieś przed to ponad 6 tysięcy lat, licząc od naszych czasów, ale wśród tych różnych śladów pobytu społeczności prawdziwych na tym terenie jedno zasługuje na szczególną uwagę, mianowicie odkrycie tego cmentarzyska ze wczesnej epoki żelaza. Było to cmentarzysko ciałopalne. Na czym polega takie fenomenalne znaczenie tego cmentarzyska? Przede wszystkim na tym, że groby te, które odkryliśmy, zostały zbadane, ukazują nam obraz zupełnie nowej społeczności, jaka zamieszkuje teren ziem polskich, zwłaszcza Polski południowo-zachodniej. Była to społeczność, która pozostawała w bardzo bliskich kontaktach z wiodącymi cywilizacyjnymi centrami kulturowymi tego czasu. Dokonywało się to wpływy, które płynęły wtedy na teren na północ od Alp, z terenów kręgu Morza Śródziemnego, przechodziły przez tereny Italii, na północ, na przedpole alpejskie i sięgały także na teren Śląska i południową, zachodnią część Wielkopolski. I to cmentarzysko sygnalizuje nam niezwykle istotne zmiany, przede wszystkim w strukturze tego społeczeństwa. Po raz pierwszy w dziejach badań archeologicznych społeczności pradziejowe manifestują w sposób tak czytelny swoje zróżnicowanie społeczne. Mamy do czynienia z ukształtowaniem się wiodącej elity, która chowała swoich zmarłych w bogatych grobach komorowych. Komory te miały pełnić rodzaj prawie takich komnat, które były niezwykle bogato wyposażone. To wyposażenie ukształtowano oczywiście wyobrażaniami eschatologicznymi, wyobrażaniami o przyszłej rzeczywistości pośmiertnej tych społeczności. Ale ta elita ukształtowała w sobie świadomość, także taką świadomość dynastyczną, przeświadczona o tym, że ich potomkowie będą nadal należeli do tej elity, będą stanowili tą wiodącą część tego społeczeństwa i dla nich zakładano wydzielone części osad z jakimiś obwarowaniami, jak również i pewne mierze wydzielone części na cmentarzyskach lub zgoła zakładali osobne cmentarzyska dla siebie. Zabytki, które pozyskaliśmy na tym cmentarzysku w trakcie tych badań, imponują swoją ilością. Przede wszystkim mamy ponad 9 tysięcy samych naczyń z tych grobów pochodzących, ale w tym najbogatsza kolekcja malowanej ceramiki z tego czasu. Nawet Muzeum Archeologiczne w Wrocławiu, które istnieje ponad 100 lat, nie zdołało przez cały czas jego istnienia zgromadzić tak imponującej kolekcji ceramiki malowanej, która nie tylko jest pewnym świadectwem przeszłości, ale są to jednocześnie znakomite przykłady rzemiosła artystycznego ówczesnych garncarzy, ich wyobraźni w kształtowaniu motywów zdobniczych, operowanie kolorami, jak również przekazywanie pewnych wartości symbolicznych, które w mniejszym lub większym stopniu są dla nas czytelne. Sprowadzali oni także wiele przedmiotów cennych, luksusowych, zwłaszcza ta elita, jak miecze, ozdoby, brązu, przedmioty szklane, ozdoby, ale także i naczynia brązowe pochodzące z Italii czy też z północnej części terenów przyalpejskich. To świadczyło przede wszystkim, że wkładali te cenne przedmioty do grobu. Miało podkreślać ten moment, że oni w tej nowej rzeczywistości
być rozpoznawalni jako ci, którzy należą do tej elity wiodącej tego społeczeństwa. Miecz w grobie nie był potrzebny, ale on tam pokazywał, podobnie jak to czytamy w eposach Homera, gdzie przywódcy również demonstrują swoją przynależność i swoją pozycję społeczną tym faktem, że noszą broń. Nawet w zupełnie okolicznościach dziwnych król Sparty przyjmuje gości z uzbrojeniem na śniadanie. Śniadanie zjeść można bez miecza. Tymczasem to chodzi o pokazanie, kim on jest. I ci również należący do tej elity pod wpływem tych oddziaływań płynących z południa, głównie z tego kręgu śródziemnomorskiego, chcą również w tej nowej rzeczywistości pośmiertnej demonstrować swoją przynależność do tej garstki wiodącej. Wspomnieć też należało, że pewne ślady takich wyobrażeń, które my potrafimy odczytać z tych źródeł, które pozyskaliśmy, no, manifestują się także bardzo różnorodnie. Fakt, że wkładano na przykład do grobów tych komorowych ponad 50 naczyń, no i inne przedmioty ozdoby, stroje, elementy stroju tego osobnika, świadczy o tym, że ich wyobrażenia były podobne, jak to opisuje nawet Homer w swoich, że oni nadal będą prowadzili, a znajdujemy to także i w grobach etruskich, dalej kontynuować swój taki dostatni byt i będą przyjmować gości, częstować ich, stąd ta cała zastawa stołowa jest była im tam potrzebna. No i przede wszystkim w tym aspekcie, w takich śladów tej przeszłości, które odkrywamy na tym cmentarzysku, jest to obiekt, no, który jest swego rodzaju rewelacją w polskich badaniach archeologicznych i pewno nie tylko ostatnich lat, ale także i rewelacją przynajmniej w skali Europy Środkowej.